Witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Collection Booka na moim kanale. Dziś oczywiście połączony z przeglądem klubów, a chciałbym trafić kogoś z tej drużyny tygodnia, naprawdę. Higuain, ale ten trzeci inform Hazarda, Sterling, kurczę, każdy by tutaj naprawdę super pasowałby do naszych kolekcji. Także zaczynajmy, pierwsza paczka oczywiście za 7500 razy 7. No i będziemy potem przeglądać składy, bo ostatnio Di Maria nam się trafi. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie zapraszam was do niego. No a teraz uwaga, za 7500 Fakao. Wszyscy skupieni patrzą, co się dzieje. A dzieje się nic. Niestety to nie jest nasz. Ale mamy Brazylijczyka, napastnika. Mamy McCarthy'a. On teraz może dużo, naprawdę dużo kosztować, ponieważ za niedługo czy nawet już jest puchar irlandzki. No ale reszta niestety bardzo słaba i nie pasująca do naszej kolekcji w ogóle. Pierwsza paczka za nami, czas na drugą. Falcao, zobaczmy. Zobaczmy Falcao, jak mu poszło, co się wydarzyło. Falcao, nie będę przewijał, chociaż mam taką ochotę, żeby to zrobić, żeby był efekt zaskoczenia. Ogbona! Tak jest, idealnie do naszej drużyny włoskiej się nada. Tutaj mamy Loppi, mamy Loppo, o! Defensywnego, chociaż mamy Puyola, ale chyba nam brakuje środkowego obrońcy z Hiszpanii, także może być ciekawie. Hej, pomyślałem, dlaczego nie możemy zrobić nosepacka. Nosepack, proszę bardzo, może troszkę szczęścia nam tutaj wpadnie. Jest, no i zobaczmy, czy nosepack zadziała. Leo Messi, tym razem przed samym pokajawieniem się zawodnika przełączę. Uwaga. I nikogo nie trafiliśmy z tego, co tutaj widzę. Chociaż nie wiem, czy nie trafiliśmy. Mamy obrońcę z Holandii. Mamy bramkarza z... Skąd? Z Hiszpanii. No i mamy Walijczyka, który niestety nie załapuje się na nic więcej. Teraz Vidal ma chyba też czwarta paczka i jakoś tak przynajmniej to było. No ale po końcach będę widział, kiedy przestać. Także otwieramy, zobaczmy, czy Vidal da nam kogoś dobrego dzisiaj. Raul Garcia, Hiszpan, to jest najważniejsze. Tutaj mamy 91 tempa, Austria, jak jeżeli się nie mylę, tak? Austria z Bundesligi drugiej, niestety, no ale prędkość jego naprawdę jest całkiem nieźle. Niezła. No i mamy też portugalsko Gomez Bento. A tu? Cóż to jest? Kuba, no tak. Kuba. No dobra, Vidal, do kolejnej paczki. Sprawdźmy jak tym razem nam szczęście dopisze. Przełączę przed samym końcem, uwaga. Nie widzieliście, ja też. I Schmelzer jest. I Holtby. No akurat i środkowych pomocników ofensywnych do Niemiec nie potrzebujemy, ale jego jak najbardziej. Jego w sumie nawet też chyba, chociaż nie mamy maszyny. No 2000 monet, o tak. No to kolejna paczka przed nami, sprawdźmy. To bodajże jest przedostatnia, jeżeli się pomyliłem, no to troszkę gorzej. Ale wydaje mi się, że nie, także sprawdźmy, jak to wypadnie wszystko. Uwaga, Kin. Kin, wiecie co, ja Kina od razu wystawiam. Albo nie, zatrzymam go, bo jak jest ten puchar. Mamy Motę, mamy Aspilicuetę, super. Bo jak jest ten puchar irlandzki, to oni są naprawdę dużo warci. No a reszta niestety nie. Ostatnia paczka przed nami, no i sprawdźmy, czy uda nam się. Ostatnio Di Maria był naprawdę świetnym trafieniem. Teraz nikt nie wypadł tak naprawdę dobry. No ale paru dobrych zawodników do klubu, to jest najważniejsze, wpadło. Pedro, jak miło. I Andre Herrera, to jest naprawdę dobre trafienie. I jeszcze mamy obrońcę z... I jeszcze Brazylijczyka, super, super paczka, naprawdę. Jestem I jeszcze Holtby, patrz ile zawodników w tej paczce. Naprawdę jestem zadowolony, także teraz ja to wszystko postawiam i zapraszam was, jak tylko ustawię składy, żeby poglądać, jak to wszystko wygląda. No dobra, jestem w stanie już wam pokazać, co i jak po zebraniu tych 15 odcinków Brazylia. Zaczynamy od Brazylii, w której się nic nie zmieniło. Z tego co wiem, po prostu nie trafiłem nikogo wartego uwagi, żeby go tutaj wsadzić. Jedynie Oscara tutaj widzicie, mam jako środkowego pomocnika na defensywnym. Kaka oczywiście tutaj wszyscy są. Tak samo Hernandez, no po prostu defensywnych nie mam. Także tak wygląda skład brazylijski. Przechodzimy dalej. No i kolejnym naszym składem w kolekcji jest oczywiście Hiszpania.
Hiszpanii natomiast się zmieniło. Zmieniło się to całkiem sporo, ponieważ mamy gotowy skład. Wcześniej nie mieliśmy gotowego składu, tutaj doszedł nam obrońca i bramkarz, czyli idealnie tych, których nam brakowało. Juanfran doszedł właśnie na prawą obronę, Pedro na prawe skrzydło. Tutaj dałem Pablo Hernandez na lewe skrzydło, tutaj Herrera na środkowego pomocnika, no a resztę znacie mniej więcej. Busquets musiał usiąść na ławce, ponieważ nie pasuje mi totalnie do składu. Wolę jednak mieć Gabiego i Andera, żeby no, po prostu na boisku niż Sergio. No ale skład gotowy, można nim grać, czyli Brazylią i Hiszpanią mogę już zagrać. Dalej mamy Holandię, która naprawdę jeszcze potrzebuje dużo roboty. Do składu de facto brakuje nam prawego obrońcy, prawego skrzydłowego i lewego obrońcy, no to jeszcze nam troszkę brakuje, no i oczywiście całej ławki, ale Holendrów trafiać to jest nieoficjalne mistrzostwo świata. Anglia, w Anglii się nic nie zmieniło, Anglia to po prostu, dla mnie to jest niewyobrażalne, że Anglia ma tylu zawodników, a ja nie potrafię ani jednego trafić tak naprawdę. No widzicie jak wygląda skład, no niby trzech do całego składu, ale jeszcze daleka tak naprawdę droga, także Anglia na razie odpada. Dalej mamy Włochy. Zobaczmy, Włochy są już praktycznie stworzone, mogę nimi grać. Tutaj mamy idealną obronę Barzagli oraz Ogbona. Super się składa, jedynie nam brakuje środkowego pomocnika ofensywnego. No ale jak już będzie trzeba, to po prostu albo dam jednego tutaj na przykład z środkowego pomocnika. No ale w sumie może zostać, bo możemy grać kim chcemy. Pelisserier, no wygląda całkiem nieźle. Idziemy dalej z Włoch, od razu przechodzimy do Francji. We Francji niewiele zmian, aczkolwiek dość istotnych, ponieważ tutaj wstawiłem na defensywnego Mbappé oraz Tulalana. No a Alessandrini no, zostaje, nie ma tutaj co zmieniać. Jeszcze na bramkę Carrasco poszedł. No i skład wygląda naprawdę, naprawdę fajnie, także cieszę się z tego bardzo. A po Francji mamy, uwaga, kogo? Po Francji mamy Argentyny. No i tutaj przechodzimy do najważniejszego zawodnika w całej, praktycznie mojej kolekcji, Di Maria Angel. Oczywiście poszedł do naszego składu, brakuje nam jedynie środkowego pomocnika i możemy grać, no ale na razie po prostu nie mam, no, dopiero w naszym collection booku jakby się kogoś trafiło, to można o tym pomyśleć. Dalej mamy Niemcy prawie, albo są już złożeni? Nie, właśnie w Niemczech jest tak, że trafiłem Schmelzera, także lewą obronę mamy, prawą obronę mamy, no ale nie mamy w ogóle środkowych pomocników, dopóki ich praktycznie nie będę miał, to nie ma szans, żebym zagrał, bo obrońcy muszą być, a bramkarze absolutnie jako obrońcy występować nie mogą. Nie mam tutaj, dosłownie nie mam ani jednego środkowego obrońcy, mam pełno ofensywnych. Nawet trafiliśmy przetransferowaną wersję Holtby, tak chyba się to czyta, z Tottenhamu do Fulham. No ale nadal brakuje nam do pełnego składu trochę, więc musimy to utrzymać prosto z Niemiec. Idziemy do Portugalii, znaczy nie wiem czy warto coś tam pokazywać, bo nic się praktycznie nie zmieniło od ostatniego przeglądu. Jedynie Bruma chyba doszedł, jeżeli wcześniej go nie było, nie pamiętam. W Belgii tak samo niestety, trafiliśmy duplikat Miralasa, ale nadal... No atak mamy naprawdę niezły, jakby tak atak został, jak... no, brakuje nam jeszcze, brakuje. No. No cóż zrobić, prawda? No i to chyba był ostatni skład, jeżeli chodzi o Belgię, o ile się nie mylę, raczej tak, Belgia była ostatnia, dokładnie. Moi drodzy, jeszcze dzisiaj na kanale pojawi się pierwszy mecz z Collection Game, można by to tak w sumie chyba nazwać, z Lachem. Jakim zespołem? Zobaczycie, zapraszam was właśnie do tego meczu, gdzie będziemy grali. A zresztą zasady wszystkie wam wytłumaczymy tam, także po prostu informuję was, że dzisiaj będzie mecz o karty. No i do usłyszenia kolejnym razem.